Od poniedziałku ruszają zapisy na szczepienia dla tych nauczycieli, którzy nie pracują stacjonarnie, oraz dla wykładowców akademickich. O szczegółach mówili wczoraj przedstawiciele resortu edukacji i nauki. Do tej pory na szczepienia mogli zgłaszać się wyłącznie nauczyciele, którzy pracują stacjonarnie w szkołach i nie ukończyli 60. roku życia. W tej grupie zarejestrowało się 268 tysięcy osób. Od poniedziałku zapisy będą kontynuowane, ale obejmą już wszystkich nauczycieli. Znowu jednak jest przedział wiekowy poniżej 65. roku życia. Zarejestrować mogą się także ci, którzy nie skorzystali z tej możliwości w pierwszej turze. Szanse razem ma się zarejestrować 680 tysięcy nauczycieli. Dla nauczycieli został stworzony osobny system rejestracji. Dostęp do niego mają dyrektorzy szkół. Teraz drugi, odrębny system rejestracji na szczepienia powstał dla nauczycieli akademickich. W poniedziałek od godziny 8 ruszamy z akcją rejestracji nauczycieli, w tym również nauczycieli akademickich. Rejestracji na szczepienia. Nauczyciel akademicki, który pracuje na więcej niż jednej uczelni, będzie mógł zgłosić się na szczepienie tylko do jednej z nich. Organem odpowiedzialnym za przebieg procesu rejestracji w każdej z szkół wyższych w Polsce jest rektor. Rektor może wyznaczyć osobę uprawnioną, która koordynuje proces rejestracji. Resort Edukacji i Nauki prowadzi rozmowy, jeśli chodzi o możliwość zaszczepienia pozostałych pracowników oświaty i uczelni wyższych. Na razie programem objęci są tylko nauczyciele i wykładowcy.